Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Help Wanted. Co się stało? Co to jest? To jest ten glitch? To jest glitch trap? Ej, tego tam wcześniej na pewno nie było. To jestem przekonany. Może po przesiedzeniu trochę w lobby. Dobra, mam teorię. Welcome back to research and development. Today we are using science to pervert the mysteries of life and reanimate the inanimate. To begin, it is customary for the creator to give a melodramatic speech. Go on, I'll wait. Nie wiem tylko jak to ustawić. All done? Good job. Now let's wake our little experiment with a controlled shock. Turn the crank to lower the platform. It's alive, but lacking the necessary control module, namely the brain. So let's calibrate one. Use the laboratory tools to adjust the brain's vital characteristics. Use the blueprints as a guide for matching the correct colors, size, and neurofeedback loop. When you are satisfied, carefully place the brain in the creature's animatronic head cavity. Tu jest 8, potrzebuję 5. Powinno być dobrze. Nie mam pojęcia. Będzie źle na pewno, bo nie było na zielono. Ale wydaje mi się, że nie wiem. Że robiłem dobrze. Tak mi się wydaje. Ten, kto oglądał Outlast Trials, ten wie, że nie jestem w tym dobry. I teraz tego tam nie ma. Jest bardzo podejrzane. Ale coś się tam wyruszało. On tam jest, on mnie cały czas obserwuje. Welcome back to research and development. Wow. Today we are using science to pervert the mysteries of life and reanimate the inanimate. To begin, it is customary for the creator to give a melodramatic speech. Go on, I'll wait. All done? Good job. Now let's wake our little. It's alive, but lacking the necessary control module, namely the brain. So let's calibrate one. Use the laboratory tools to adjust the brain's vital characteristics. Use the blueprints as a guide for matching the correct colors, size, and neurofeedback loop. When you are satisfied, carefully place the brain in the creature's animatronic head cavity. To jednak jeden.
jeden do jeden to samo. Więc ja nie wiem, o co tu chodzi, nie? Chodzi, ja nie mam pojęcia, spróbujmy. Nie wiem, będzie źle. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, kuźwa. No, nie wiem, nie wiem. Nie zajmuję się już Dreadbearem, bo naprawdę nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. He. No, rzucać to ja umiem. Nie, nie miało być powtórz. Nie, 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 nie. Today we are using science to pervert the mysteries of life. O, dziękuję. Ja już mam dość tego pana. I my idziemy do Court Maze. Halo, halo, halo. Poruszaj się kontroler. Czyli tak. Right controller skręcać. OK. Znać klucz. I ucieknij. What? Co? No, powiem tak. Troszkę spanikowałem i zepsułem. Dobra. To twoja wina, Grim Foxy. Spróbujmy w tę stronę. Co to kuźwa? Ja pierdzielę. On nas czuje. No chodź. Aż mi się niedobrze zrobiło. Ja pier... Cześć! Ja pierniczę, przestańcie. To jest atrakcja jakaś z Fall Festu. Ja pierdolę. Jestem w dupie. Cześć! Fuck. Okej. Okay. Faktycznie, realnie w tym trybie jestem zesrany jak nie wiem. To jest jedyny taki tryb, gdzie jestem naprawdę... I'm scared. Chodźmy tu z nadzieją, że będzie w tym samym miejscu. Thank you.
Tam musimy iść w tamtą stronę, ale... O, wygnoje. I tu jesteście. Wolałem się wytyłować. O, właśnie, bo on tu idzie. Ja pierniczę. Co się stało? Gdzie? Tu. Jestem tak obsrany. Jest. Boże. Ach. Ale mi słabo. Ach. O kuźwa. O. Widzowie, dajcie mi chwilę. Okej, więc powiem wam tak, musiałem na chwilę wyjść z gry. Cześć lisiasty, witam, hej. Ale wiem, że też jest jeszcze coś w labiryncie. W labiryncie również będzie coś, co to nie wiem. Ale myślę, że nie wiem, czy będę to robił teraz, czy może lepiej kiedy indziej. Tu nie mam nic. Okej, dziwne. No więc jednak kończymy ten dodatek. Przejdźmy jeszcze raz ten maze. Ale zdobądźmy tę rzecz. Miałem do tego klucz. Było to Halloween... Boże, boję się. Hi. Enard. Fajnie, że mamy klucz. Ale on to mi akurat tu się nie przyda. Muszę to obejść, bo tam był klucz do tego. Ale sam nie wiem, gdzie jest miejsce, które ten klucz włożę. Jest tam. 100%. Patrzę za światłem. Oj, ślepy zaułek.
To nie, ja chciałem iść tu. Tak tam. Tu byliśmy. Oż kuźwa. Tu był. Nie ma. Respi się losowo. No i po mnie. Pak. Okej. Okay. Czyli to wszystko się respi losowo. Czyli to, że wtedy to miałem w tym samym punkcie, to była totalna losowość. Okej. Okay. Czuję się bezpiecznie, jak idę w tę stronę. Po prostu tak jakoś. Ja pierdzielę. Uwaga, zawał. Klucz. To chyba nawet ten, co potrzebuję. Ale wydaje mi się, że będę potrzebował wszystkich. Kuźwa mać. To może być problematyczne. Ale już po mnie. Kuźwa. Dobra. Jeszcze parę prób się podejmę. Mówię tak, ponieważ nie chcę też cały czas robić tego samego. Choć wiem, że super było... Kuźwa mać. Super byłoby to zrobić. Ale no też jestem trochę zasiany, trochę też mi słabo, trochę już siedzę w tym świecie VR. I też będzie trzeba podładować te gogle. O. Się miałem mówić, że czuję się niezbyt dobrze z tą ciszą, którą tu słyszę. Musimy go wziąć. Nie musimy, ale go weźmiemy. Dobrze wiedzieć. O, pozdro bananek. Nie wiem, czy było widać, ale gra sobie w coś. A mógł z VR. Dałoby się to zorganizować, ale wątpię. To nie byłoby tak łatwe. Do zorganizowania. O, teraz gra w The Creation Demo.
Powiem wam tak. No, obsrany jestem niesamowicie. Ponieważ... Oj, coś zrobiłem. Ponieważ nigdy tak bardzo skupiony na grze nie byłem. Po mnie. Kuźwa. Nie, wiecie co? To będzie na tyle. Ja wam podziękuję i po prostu może kiedyś do tego wrócimy i tyle. I myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi na razie o Help Wanted. Więc dziękuję. Zrobiłem dużo, tak mi się wydaje. I no. Co ja zrobiłem? A chyba z powrotem ten. A nie, to jest to. Ach, mnie nogi bolą. Wracamy do rzeczywistości. We went to great lengths to create an authentic VR experience, including using scanned photographs for reference and using original performance routines where applicable. Okej, tu możemy chyba coś kupić, ciurbie. Fred jest dziwnie na zielono podświetlony. Pluszaków mamy mało. Figurek też jeszcze nam dużo brakuje. Jedzenia mało brakuje, zabawek jedną. Bubbleheadów nie mamy żadnych. Halloweenowe mamy... No, bardzo mało. No i okej, to tyle. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach z Help Wanted. Ale raczej Help Wanted dwójki, bo w jedynkę, no to na razie sobie daję spokój, więc dzięki, do zobaczenia, Eduwina, cześć!